Zaczynamy serię offroadowych pojedynków Teren Easy, czyli bierzemy dwa samochody, robimy różne próby terenowe. Zasada jest taka, że nie używamy wyciągarek, wszystko robimy na kołach. Na pierwszy ogień poszła grand gitara i Suzuki Samurai. Na początku zmierzyliśmy przyspieszenie do setki. Może jest to mało offroadowy test, ale wypadałoby sprawdzić, jak takie auta zachowują się na szosie, kiedy musimy, powiedzmy, dojechać na rajd. Pierwsza różnica, jaką dało się zauważyć, to to, że Grand Vitara ma dłuższą jedynkę na reduktorze i było takie poczucie, że bardziej się rozpędza na jedynce niż Samurai. Ta próba to był gliniasty podjazd pod górkę i oba auta dojechały tak mniej więcej do połowy i w tym samym miejscu się zatrzymały. W obu przypadkach mocy nie brakło, tylko wydaje nam się, że zabrakło prześwitu. Wiesz co, chyba rozstaw osi jednak ma znaczenie. Tutaj jest trochę dłuższy, inaczej się układa w tych dołkach i po prostu wjechała. Samuraj miał moc, ale no jakoś koła chyba przyczepności nie miały. Robił się wykrzyż i tyle. Niezależne zawieszenie Grand Vitary na sprężynach absolutnie deklasuje Samuraja, jeżeli chodzi o komfort jazdy, jakość wybierania nierówności itd. Vitarką można jeździć bardzo szybko po nierównościach. No, Samurajem też można jeździć szybko, tylko czy nasz kręgosłup to wytrzyma.
wolę Vitarel, ponieważ samuraj mnie bije. Na każdym wyboju włączam kolanem spryskiwacze i uderzam nogą o deskę. Tak mnie już noga boli, że zaraz wezmę wrzeszczot i wytnę kawałek. Wreszcie jest teren, gdzie samurajek pokazał swoją wyższość. No jest lżejszy. Cieszysz się, że jest element, gdzie samuraj wygrywa? W sumie tak, bo to rajdy głównie polegają na jeżdżeniu po błocie. Mieliśmy takie przekonanie, że samurajek ze względu na swoją małą wagę, no i historyczną dzielność terenową, zdeklasuje Vitarę w większości wypadków. Jak się okazało, nie zawsze było tak różowo. Największym minusem samuraja nie jest wcale brak wspomagania czy mały silniczek, ale te nieszczęsne resory. Tutaj, pomimo tego, że są to markowe, nowe resory, dodatkowo są bardzo miękkie polibusze włożone w tuleje, no auto niestety skacze jak piłeczka. Największym minusem Grand Vitary jest to, że koszty modyfikacji są zdecydowanie wyższe niż samurajka, bo chociażby samo zawieszenie kosztuje ponad 4000. Do tego jeszcze dochodzi konieczność wymiany oczywiście aluminiowego mostu z przodu. Wymiana na stalowy plus wzmocnienie środka plus półosie i tak dalej to jest koszt rzędu 2000 zł, a i tak okazuje się, że po pewnym czasie przeguby zaczynają strzelać i tutaj już się odzywają i czeka mnie wymiana. Samurajek udowodnił, że jest bardzo dzielnym autem terenowym, nawet bez wspomagania, z małym silnikiem i na tych resorach, ale wydaje mi się, że Grand Vitara zaskoczyła i to bardzo pozytywnie i tak się zastanawiam, że gdybyśmy testowali krótką, dwulitrową Grand Vitarę z tak samo zmotanym samurajem i w takim przypadku raczej zakładałbym się, że Grand Vitara objedzie samurajka. Wszystkich, którzy mają odwagę i chęć na takie pojedynki, zapraszamy na naszą stronę, zgłoście się, dajcie znać. Tak naprawdę nie ma znaczenia, jaki macie samochód, bo testy będą przeróżne. Bardzo chętnie byśmy sprawdzili pick-upy w terenie, różne SUVy, jak sobie radzą. No i oczywiście czekamy też na super zmoty. Wystarczy, że się odezwiecie, dogadamy się, bierzemy kamery, przyjeżdżamy i testujemy. Zderzak chyba mamy do wymiany. Myślę, że na pewno. Nie, no nie wierzę w to po prostu. Weź go, przyciep jakoś. Tragedia. A to nie było do ramy przyczepione? No zobacz, na czym to się trzyma. No, świeża sprawa.